Wes, z tej strony As, witam was. Lecimy dalej z fabułą do po tą misję, która jest po prawej, a ja totalnie ominęłem dołko, nieważne. Grubo jest, będziemy szli teraz chyba po Konwalach, czy jakąś tam nazywał? Chyba? Albo Mr. nie? Morgan. Ze Straussem być może? Strauss. How are you? About how I look. Okay. Are you perhaps available for some work? Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you are... Well, I'm sorry for you. Hmm? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called Arthur. Like you. Huh. Arthur Londonderry. Family man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. A, czyli po prostu dłużnicy. To nieważne. Choć w sumie ważne. Cóż za przypadek? Nieważne. Mitch. Aha, w mieście. Dobra, to jedziemy do miasta. Artur lubi takie zjeżdżalnie błotne. Pewnie już całe dubsko uwalone. Nieważne. Ale ten strój rewolwerowca nawet spoko. Ten kapelusz taki związany też git. Dobra, konik, chodź, jedziemy. Płotka. Gdyby się ktoś zastanawiał, czemu taka nazwa, to odpowiedź jest dlatego, że mogę. No, nie. You okay? What is happening to us? No dokładnie, nie jest z nami za dobrze. Dobra, ale lećmy. Zapał trochę, tak. Nieważne. Coś czuję, że niedużo tej gry zostało. Mam niby 48% dopiero, ale w sumie dobra. Hey boys, it's one of them what hurt our kin. Hey, who are you? Push, it's getting hot. What? God damn it! Dobra, mam broń? Nie mam. Karabin powtarzalny i shotgun. Dobra, nichuja nie wiem. Aha, to są chyba... Aha. Chciałem powiedzieć, że to te pojeby z jaskini. Nawet nie zdążyłem się zorientować, co się dzieje. Zajebiście. Po prostu wspaniale. Jeszcze mi jest respi, kurwa, gdzieś 500 km od miejsca misji. Uwielbiam tą grę, kocham ją. Jest najpiękniejsza na świecie. Ale to przynajmniej mam... Jeszcze niech ładowanie... Nie. Nawet niech ta gra się nie waży nie zładować. Dobra. Łoku. Już myślałem, że się nie przeładuje. A to byłby duży problem. Red Dead Redemption, ile procent gry zajmuje fabuła? Jak podaje DigiGames, RDR2 umożliwia ukończenie gry w 100% bez konieczności wykonywania wszystkich misji i wątków pobocznych. Konieczne jest jednak wykonanie misji głównego wątku, a jest ich 107 rodzaj medali nie jest brany pod uwagę. Jest 107... No, zajebiście. A, dobra, nieważne. Nie pisze mi pewnie nawet, która to misja. Dobra, mam to w dupie. Gdzie ja jestem? W sensie rzeka, więc... Nie ma tragedii, że tak powiem. Jest co prawda takse, ale powiedzmy, że git. Dobra, w skrócie, jak tamci frajerzy tylko podbiegają na blisko, to trzeba... się napier... w sensie, no nie mogą podejść na blisko. Ty podszedł i zdjął mnie jakąś siekierą, tomahawkiem czy czymś. A, tu jest nasz obóz.
No cześć, cześć. Czyli w skrócie od nowa. Dobra, po pierwsze, nie mogę broni wyciągać w obozie, ale mnie wkurza, że on odkłada cały czas tą broń na konia i to, że ja pierdolę. Jak jeszcze raz zobaczę to koło, to mnie chuj strzeli. Jedź, koniu! Zapierdalaj, bo... Dziękuję. No i teraz jest git. Jadę tam z shotgunem. Jakbym wiedział, że to są te pojeby, to nawet bym z konia nie schodził tak. Jap! I ja jebie. Naprawdę. Jakaś zasrana pantera mnie prawie zeżarła. Nie chcę marnować to nikogo. O, dobra, niech będzie lekarstwo. To full health mi da? No prawie. What the fuck? Pantera. Zajebiście. Dobra. Udam się do rzeźnika. Ciekawe, ile dostanę za tą panterę. To zawsze jakiś plus, no. Wiecie, jakby... No... Przy okazji była. Wszędzie niebezpieczeństwa na tej trasie. Jak tu znowu rzucam ten wóz, to się wkurzę. Dobra. Odłóżmy to. Dobra, i wezmę sobie shotguna od razu. Dobra, idę przed siebie. Oni gdzieś... Nie, dobra, to... Tak. Zdecydowanie przyjdę tutaj. Dobra, no. Z shotgunem są jakieś szanse, chyba. Kici, kici. Skurwysyny. Dobra, ale Artur się strategicznie porusza z tą bronią. Dobra. Tu coś wisi. Nie, ej. Fajną okolicę sobie wybraliśmy na bazę. Nie dziwię się, że nikt tutaj nie przebył. Dobra. Co tu się od... Dobra, nieważne. Koń. Spieprzamy stąd. Podskoka, chodź. Galopuj do mnie tu. Raz, dwa, trzy. Rzeźnik w tym mieście, rzeźnik w tym mieście. Tak, żeby nie wjechać w misję. Nie ma rzeźnika w tym mieście. Mają pocztę, ty, a rusznikarza. Dobra, to idę w takim razie odwiedzić rusznikarza, no. Skórę się sprzeda później. Chodź, koń, spieprzamy z tego chorego lasu. No kici, kici, bo jeszcze cię zjedzą. Dostaniesz zaraz z tomahawkiem. Jakby mi konia zdjęli. To wtedy bym się wkurzył bardziej niż ginąc. Ciekawe, czy jakby mi konia zdjęli, ale bym w tej samej walce specjalnie zginął, to czy koń by mi się zrzespił. Dobra zagwozdka, dobra, chowajmy tego shotguna. Wydaje mi się, że na tym etapie gry powinni mi pozwolić kupić każdą broń absolutnie, jaka tu jest, w sensie... Niby dlaczego nie? Nawet nie będę się z nim witał, będę takim bucem. Dobra, jedź, koniku, jedź. Twój kapelusz przepadł. Aha, zajebiście. A. Kapelusz. No cóż, znowu straciłem kapelusz. Nawet się nad tym nie skupiałem. Ten las mnie tak zaangażował swoją no tym, że po prostu był chory, że hej. Że... Dobra, typie. What the... Nawet nie będę wnikał, co się właśnie stało. Dobra, nieważne. Idę do różnikarza. Tak jest plan. Ty... Ale... A, myślałem, że pociąg tak dymi. Dobra, nieważne. Chociaż... Aha, no dobra. Niech ci będzie. Sorry, nie chciałem. W sensie... Mogę zejść na dół? Dobra, YOLO, biegnę. Co najwyżej, że zaczną do mnie strzelać. Proszę, nie, ja nic nie chcę, chcę tylko przejść. Chcę tylko przejść. Dobra, chyba się udało, jakimś cudem żyję. Wow.
naprawdę zaskakujące. Jak na moje warunki, to myślałem, że zdechnę marnie. Wow. Jestem pod wrażeniem samego siebie. Dobra, biegnijmy po prostu do tego rusznika. Że czemu to jest zostawione? What the fuck? Najlepsze jest to, że mogę przeskoczyć przez to w ten sposób. Dobra, sorry ziomek. No, daj przejść. To jest ten to. Dobra, nieważne. To jest w ogóle ta koleżanka. Tylko żeby mi się misja nie odpaliła, please. O, rusznikarz. Dobra, dziękuję. Co ja mam na plecach tutaj? Czy te takie trzy paski? I have a good selection of quality weaponry in the catalog here. And anything you like, I can bring out for you. Co to są kwatery, to jest ten pan? Kwatery tam były, zastanawiam się. O, cholerę chodzi. Dobra, są rewolwiery. Więcej rewolwierów. Aha, on nawet nie ma tego pistoletu automatycznego. No dobra. Karabin powtarzalny, karabin powtarzalny. I get plenty of people coming in just for that. Zasięg, szybkostrzelność, marze, hej. Take the story of... Zastanawia mnie to. 100... Karabin powtarzalny. Czekajcie, 121, a ten 126. Czyli niby powinien być trochę lepszy. Ile mam pieniędzy? 1000, czyli no coś tam mogę sobie kupić, ale szaleć jakoś nie powinienem. Krawin powtarzalny jakiś jeszcze lepszy, ale oczywiście nie mam. To była busy little town in its day. Now I'm the only store still open. No właśnie. Widzę, czterotaktowy. O nie. Krawin z zamkiem obrotowym. 168 posiadany. No ten z zamkiem obrotowym jest hardkorowy. Karabin jeszcze jakiś inny. That is a real favorite around here. No fajnie, ale nie mogę z tego kupić, więc ciągnij pan pałę. Strzelba tłukowa 133, podoba mi się. Jest jakaś lepsza strzelba? Strzelba półautomatyczna i strzelba powtarzalna. Strzelba półautomatyczna wydaje się operze. No dobra. I to jest teraz tak, strzelba mnie interesuje. 202 kosztuje, czyli wydam pewnie z 400, a ta jest... Obrażenia ma duże, zasięg mniejszy. Szybkostrzelność jest potężna. A zaraz, bo ja mylę tą. Tutaj szybkostrzelność jest taka, o, zasięg. Dobra, chcę tą samą półautomatyczną, YOLO. Fajnie mi się ostatnio ze strzelby korzysta, ta może będzie hardkorowa. Dobra, teraz modyfikacje. Elementy. Lufa. I could make one for you. 12. To mi polepszy celność. Dobra, gwint. Gwint, oczywiście, że chcę gwint. Gwint zwiększy zasięg. To też plus. Dobra, kolejna rzecz. Celownik. Interested? This will keep you safe. Kolba. How would you feel about a new stock on this one? Kolba coś daje? Nic. Aha. Dobra, 18. This is an excellent weapon. Osłona. You know, a new stock on this could really improve it. Interested? Jaki new stock? Czekajcie. Wybierz, wyjdź. Wstecz. Elementy, styl, o, dokładnie, styl mi obchodzi, metal. I put some excellent engraving on this, if you're interested. Złote, no kusi mnie złoto, no. Co ja poradzę, lubię złote bronie. Jestem jebnięty, bywa. Złoto, 9. Danie to nie będzie, ale kto mi zabroni. Cyk, złoto. I tutaj cyk. Ty, a celownik. A nie, właśnie celownik z czarny i spust. Spust na czarno stał. O, dziękuję. Dobra. I teraz grawerunek. Pytanie, co ja tutaj chcę. Szczerze? Przez kolor tego grawerunku totalnie nie widzę, co to jest. Mogę kolor najpierw zmienić?
A, oksydowana na czarno stal. O, feel dobra. Free to inspect the craftsmanship. A, dobra. Jest jakiś elo small. Dobra, nie wiem, to mi się podoba. Czemu? Nie wiem, nawet nie wiem, co to jest tak szczerze. Secesja, aha. No dobra, niech będzie, że git. Lufa. Aha, aż po prostu mogę wyłączyć. Nie, to mi się podoba. Dobra, ryty. O. Co by tu wyryć? Joszczą fajny. To I don't mean to offend, but you look like you could use a bath. Dobra, typie, jebnął ci ktoś kiedyś? Skóra, lakier. O, ty, mogę? Heban. Jesteś czarnego? O, ciemny orzech, dobra, ciemny orzech, zwycięzca. Dziękuję. No i to jest strzelba. Panie. Dobra, teraz się modlimy, żeby zastąpiłem mi strzelbę za strzelbę. A nie, 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 jeszcze akcesoria. A akcesoria co to jest? Strzały. Co to jest? Ulepszony bander 62,5-40. Ulepszona kabura. Zaraz, co to daje w ogóle? Twoje spowalnia. Psucie się wszystkich broni o 10%, to jest do dupy. Trwale zwiększa maksymalny udźwig amunicji do karabinów. Serio? I dopiero teraz się dowiedziałem, że mogę sobie to kupić. Nieważne. To się średnio opłaca, ale bądźmy szczerzy, i tak nie ma co robić z tym hajsem. Strzelba. Amunicja zwykła, strzelba Berneka. Pudełko z brenekami, które ranią wrogów z potężną siłą, zawiera 18 na bok. Dobra, bierę 90 tego. Nie, dobra, amunicję. Chcę jeszcze amunicję do pistoletu. Rewolwer. Rewolwer, pistolet, amunicja zwykła, pistolet, szybka, pistolet. Express jest, nie, szybka jest najlepsza. Pudełko z szybką amunicją, która jest celniejsza na długim dystansie i ma większą penetrację, zawiera 30. Aha. Dobra, biorę full szybkie. Aha, dobra. 100 na 100. Ej, dobra, to opłacalne. I jeszcze do tych, do karabinów. Karabin powtarzalny, amunicja Express, amunicja szybka, 2,70. A ekspres co robi? Pudełko z amunicją ekspres, która ma niezwykłą moc obalającą, zawiera 60. Dobra, i w ogóle to mogę chyba kupić sobie to i to. Dobra, full. I w ogóle to chciałbym mieć full wszystkiej tej amunicji. Karabin, amunicja ekspres, lekki sztucer, amunicja. Dobra, wyrąbane kolejna strona. Dobra, git. Nie kupuję więcej. I tak to co mam już chyba mi starczy, dobra. Dzięki, ziomek. Bez potrzeby. Co ty nie powiesz? Niesamowite. Serio? Dobra. Potrzebuję. Wezwę konia, żeby się żeby tu biegł i idę robić misję. Znaczyłem na to, że serio, breneki mam więcej? W sensie... Nie, dobra, może jednak nie, schowajmy tą broń. Tylko nie mówcie mi, że o złej porze przyszedłem, bo się wkurzę. Bardzo się wkurzę. Dobra. Was you followed? No. Was you followed? I said no! Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard.
Whoa. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Zajebiście, naprawdę. Ale ta strzelba się świeci. Ja pierdolę, piękna jest. Zrobię sobie chyba ten karabin też na złoto. I to tak, tylko po to, żeby się świecił na plecy. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil. His law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Coś czuję, że gówno z tego wyjdzie. Nakradliśmy mu tyle, że on... A on ma tyle pieniędzy, że... Po prostu bylibyśmy... Bylibyśmy plamą na honorze. Karabin powtarzalny i strzelba. Niech będzie. Tylko ja chcę amunicję, kurwa, zmienić. O! Get down behind these crates so no one sees us. Dobra, niech będzie. Ładny, ładna ta strzelba. Celownik. Taki se. A mam szybka, o, zajebiście. A co wy bez broni? Długo będziemy czekać? Panowie. Will you get out of sight? No. Arthur, get behind something before you're spotted. Arthur. You're going to blow our cover. Dobra, czy po prostu mamy czekać? What are you doing? Get back! Ja pierdolę. Gdzie? Tutaj jest git. Aha. Arthur, I said get yourself hidden. Ja pierdolę. Piękne, piękne, to było wspaniałe. Ja. Do rana żeśmy tu siedzieli. Jacht ma dojebany. Plenty of guards. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do.
Mr. Dinsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Dinsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement, and I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel Folk that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. Make it's a ambition? Nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing! You sure? Good. I prefer it this way. You lost your man! Noise, Arthur! Noise! Ja pierdolę. Nawet nie wiem. Aha, owoc mi zaznaczyło. Zajebiście. No cóż za przypadek, kurwa. Naprawdę, kto by się spodziewał tego? No niesamowite. Sprzęt jedny ten z lewej. Aha, to był wróg. Nieważne. Gdzie jest Majka do kurwy nędzy? Coś jeszcze? Aha, zajebiście. Chcę komuś... A, to nieważne. A dobra, chciałem zacząć strzelać do... Da, no. Co ty nie powiesz, Dutch? O, to był strzał totalnie na pałę. Tak jak ten drugi. Dobra, no jakbym strzelił jednym pociskiem i go zabił, to było wspaniale. A z karcenki, tak wiecie, stwierdziłem, że... po lewej. No dobra, jest, rzeczywiście. O kurwa, ale ich nawet nie mam jakiegoś... O, na przykład to. Dobra, mam nadzieję, że nie będę musiał wejść tamtędy, którędy. Ty, dobra, bo oni jeszcze strzelają. O, kolego. Gdzie jeszcze jest jakiś? Dobra, nie ma chyba żadnych, bo dać wyszedł tak na jolo, co oznaczałoby, że nie powinno być żadnych. Ja. Podoba mi się ten pistolet. Aha, muszę tędy przejść. Dobra, jestem blisko, jestem blisko. No. Dobra, może po prostu spróbuję tą stronę skowerować. No, musiałoby zdech już. Ja pierdzielę. Dobra, ten. No, wychylanie się tutaj to jest pieprzona tragedia. Dobra, nieprawda. Może byście się walili obydwoje. Dobra, schowam się tutaj po prawej. Gdzie oni jeszcze są? No idę, ale gdzie? Do jasnej pały. Nie, do przodu mamy iść, no to... A, to jest Majka. No dobra. Ja... to nie wygląda dobrze. W sensie, jakbym tam przed, to by się to dla mnie najlepiej nie skończyło. Pyk. Dziękuję.
dobra, szmaty. Tutaj po lewej jeszcze jest jakiś frajer, tylko pytanie gdzie. Albo jednak, nie? Dobra. O, dziękuję. A to akurat nie chciałem się chować. Kolejny. No serio, akurat Killów będzie mi zasłaniał kolegę. Los był po jego stronie. Aha, z tyłu, z lewa, z prawa. Wspaniale. A, dobra, o, patrzcie, pozbyłem się Killowa. Nawet Killow nie może stawać się na mojej drodze, bo skończy źle. Dobra, nieważne. Mogę przejść trochę do przodu, bo ich tu już nie ma, są tylko tam. Pyk. No nie, no pyk, no. Dobra, może by się... A, stąd gdzieś, aha. Czyli podpierdzielamy konia. Może strzelba. Dobra, dostał koń. Tak, nie za specjalnie. I to jeszcze pierwszym strzałem wystrzelonym z tego. Dobra, pogadane. Jedźmy po prostu przed siebie. No cóż. Jest to ile... Totalnie nie wiem, strzeliłem tak po prostu. Już miałem, widziałem jak się wywalam o to drzewo, ale nie ominęłem jakimś cudem. To wszystko było zaplanowane. No dobra, nie będzie. Aha, to żeśmy pojechali na lewo. Ej, dobra, zajebista jest ta strzelba. Totalnie. No dobra. No sorry, no łatwiej jest trafić w konia niż wieść, co nie? Po prostu jest większy. No, nie był dobry pomysł moim zdaniem. Chociaż może, nie no, będą nas bardziej gonić, ale nie będą mieli funduszy może. Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. Looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Micah, you look into this dynamite. Take Bill, I guess, Arthur. You go too. We are gonna need a lot of it. And Micah, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Zarąbiście. Za plecami. Wspaniale. Konik, chodź. Dobra, konik biegnie. Pytanie, jakie ja mam teraz misje? Są dwie. Wielebny. Serio mam uwielebnego misję. I to jeszcze fabularną. Trudno. A Michi jest gdzie? Tutaj gdzieś. Daleko to? Wait. Czerwony tu, tędy. No. Trochę jest. A wielebny jest blisko. Więc. No. To całkiem proste, co będziemy robić w następnym odcinku.
podziało się. W sumie szczerze, może nie podzielam, że tak powiem, nastroju Artura. Ja tam się cieszę, że go zdjęliśmy. Jednego dziecka, który chce naszej śmierci mniej. No i tyle. Nic już to więcej komentować. Mieliśmy wroga, nie mamy wroga. Trzeba się jeszcze pozbyć tylko tego przywódcę strażników prawa i będzie git. Dzięki, Awe, do następnego. Wait. Stop. Stop it. Just go away. Stop it. Co to jest do cholery? It's happening. I knew it. Wait. Hey. Nie chcę, ty dziadek. What the fuck? Mam lasso? Było gdzieś. What the fuck? Dać. A mogę się na niego rzucić? Nie! Mogę go związać? Co jest z nim nie tak do cholery? Odruchowo F-kę związałem i git. Dobra. A teraz pogadajmy. Wait. Naprawdę, pogadajmy. Nie chcę go ograbić. Dobra, to po prostu jakiś pierdolnięty typ. Dobra, uwolnię go. Wyrąbane. A jak dam ograb, to co? On ma coś przy sobie? This is very kind of you. Dwa, aha. What are the last? Mam na ciebie pomysł, kolego. This what you want? Ja. No cóż, kolego, życie. Nikt się tu nie znajdzie. Jak mnie teraz zaczną śledzić, że prawa, to będzie pieprzona tragedia. Dobra. Nara. Nie wiem, miałem taki humor. Kurwa, oczywiście, że są. A nie, dobra, to po prostu jest na czerwono zaznaczone. Myślałem, że ktoś mnie goni. No wkurzyłbym się jakby z dupy w środku lasu. Zaczęli mnie gonić, bo zabiłem jakiegoś typa pierdolniętego, co siedział w rzece. Zrobiłem przysługę. Teraz się źle czuję, ale jak już go okradłem, to nie chciałem mieć świadka tego, że kogoś okradłem. Myślałem, że jak go ograbię, to znajdę przy nim coś, co jakąś misję aktywuje, czy coś, a tu chuj. No, nieważne. Dzięki, Awe, do następnego dnia miłego.